Cześć, witam was bardzo gorąco serdecznie w kolejnym, może jak zwykle mikrofon za daleko, w kolejnym odcinku ze Skybloga. Dokładnie tak. No i dzisiaj pokażę wam przede wszystkim, co się pozmieniało, bo troszkę się zmieniło od ostatniego odcinka, czyli pierwszego jakby z trzeciej edycji. Przepraszam, że dawno nie było Skybloga, ale nie chciało mi się nagrywać go i w ogóle, ale ostatnia rzecz, jaka była do Skybloga, to był live, na którym te rzeczy się udało ogarnąć. Już nic potem po live'ie i przed live'em innego nie robiłem. I pokażę wam, co zostało zrobione. Przede wszystkim zostało dla Pauli, chyba na tym odcinku było dla Pauli zrobione ogrodzenie. Ktoś tam pisze do mnie. Zaraz, potem zobaczę. Na razie nagrywam. Tutaj troszkę tam nie dodałem dirta ani nic, ale powstało takie miejsce. I teraz tutaj schodzimy niżej. Jak widzicie, tutaj są blazy, których się tutaj całkiem sporo zrobione, że mnie nie zagłuszają, mnie zagłuszają. I to jest tak zrobione z pistonami, żeby te blazy mi nie uciekły. Bo jak otworzę, to teraz mogę wejść do nich. Trochę ich pozabijajmy sobie. I mi chyba za dużo nie zrobią krzywdy, nic nie widzę, nieważne. U mnie są głośno na słuchawkach, ale wy ich aż tak nie będziecie mieli głośno. Chyba ja sobie zaraz słuchawki ściszę, wiecie? Mam je za głośno. Ja mam za głośno, wy nie będziecie mieli, nie? Jak się to prezentuje, trochę życia mi odebrały w sumie. Taka malutka ekspereczka. Dobra, wyjdźmy stąd. No, co te drzwi tak szybko się zamykają? Czekajcie, ja sobie słuchawki ściszę. Mam za głośno, wy nie macie za głośno. O, teraz lepiej. Ja nie lubię, jak jest gra głośno, za głośno. Szczególnie taka, w której się, no, dzieje dużo, że tak powiem. Tu jeszcze jakieś przyciski zostały, które miały być kamieniami. Nadal czasami w jakichś miejscach są. Jak widać. Nawet italiany, nie? Ale to się ich z biegiem czasu pozbędziemy. Ale teraz, jak na Skybloga przystało, to przydałoby się jakieś soniarki. Myślałem, że tutaj mi ktoś coś ukradł, ale na szczęście nie. Ja jestem sam na wyspie na razie i nie wiem, czy to się zmieni. Okej, czy tutaj... Jak jest zwykły endstone, to działa. Dobrze. Zróbmy ze stołniarki, bo ja jeszcze tu stołniarek nie mam zrobionych. Halo, to jest Skyblock, a ja jeszcze tutaj w ogóle stołniarek nie miałem. Trochę pokopmy sobie, może. Chociaż to jest wolne. Najlepsze do kopania było to, co sobie na poprzedniej edycji zrobiłem. Jeszcze do kopania, jeszcze tego z... Beacona. Efekt... Haste, dwójka i pryt, tak się napieprzało i surowce prawo, patrzcie, już jest diaksik nawet, nie? Więc spokojnie, nie będziemy teraz kopać, nie będę na to odcinka marnował, sobie sam na przykład pokopię albo na live'ie jakimś, nie wiem, zobaczymy. Schowajmy te przyciski, schowajmy też te rzeczy tutaj niektóre. Tak, w sumie czym się dzisiaj zajmiemy? No chyba powiększaniem wyspy tak naprawdę, chociaż wolałbym jednak pozbierać te surowce, bo chciałbym tutaj sobie też zrobić taki system, że beacon z haste'em 2, ale to beacona sobie ogarnę sam albo na jakimś live'ie, bo ja mam normalnie, wiecie, te schematy do piramidki do niego porobione, ile czego potrzeba, jak ma być zbudowana i w ogóle, ja to sobie albo sam ogarnę, albo na jakimś live'iku. Dokładnie. Teraz bym sobie wyspę powiększał trochę. Bo tutaj są te blazy, nie? Dlatego tyle. Ile ja mam kobla przede wszystkim? Te początki są najgorsze. Szczególnie, że nie mam tyle hajsu, co na poprzedniej edycji. To trochę kobla jest. Zresztą będę mu chyba zaraz odebrać nawet sobie kity budowlane. To poczekajcie, na razie go tutaj schowam. Sobie odbiorę wszystko, co trzeba. Sobie go tutaj przełożę też. To, co mam jeszcze tutaj. Coś jeszcze tutaj jest? Nie. Ok, dlatego sobie wpisujemy kit. I kit ultra możesz odebrać. Dokładnie. To jest zawsze secik też, nie? I takie rzeczy. Expa zaraz sobie rzucimy pod nogi, no czemu nie? Dobra, to schowajmy kobla, zaraz tam damy. I w sumie takie surowce jak diaksy, nie? Złota emeraldy w sumie też tam mogę trzymać i zbrojki.
To jest taka skrzynia lepsza. Na razie. Chciało mi się odbić, ale się powstrzymałem. By taka świnia nie bekać na odcinku. Jak niejaki Zyzio na przykład. Oczywiście pozdrawiam go, żeby już kurde mi nie miał za złe, że gadam o nim takie rzeczy. On zaraz by się przypieprzył. Ja wam mówię. Kiedy narzędzia też pochowajmy sobie i kobla to sobie tutaj rzućmy. No skoro tego trochę jest, to jest. No czemu ja nie mam płci wybranej? Płeć, kośnik. No, teraz lepiej. Bo w ogóle płci tego, że jestem chłopakiem, nie miałem wybrane. Było takie dziwne. Byłem albo że człowiekiem bez płci przez chwilę, albo obojniakiem, ale raczej to pierwsze bym wolał chyba niż to drugie. Jeszcze inne kity podebrałem, bo to nie jest wszystko. Jest budowlany ultra. Proszę bardzo, też sobie go odbierzmy. Też zawsze spoko. Trochę kobla też. Tutaj też te inne rzeczy pochowajmy z niego. Tutaj też diamenciory i te inne rzeczy. Okej, będzie trzeba sobie skrzynkę za chwilę zrobić jeszcze jedną. Bo tutaj chowam takie jak na razie rzeczy potrzebniejsze i lepsze. Kobla tutaj schowałem dlatego, że go zaraz będę używał. Buteleczki sobie zużyjemy, jak już są. Dobra, to musimy dorobić tą skrzynię. Jak nic. To chyba będą potrzebne 4 logi, że tak powiem. No, tyle mnie ten kabel od słuchawek denerwuje. Naprawdę. Jak gram sam, to gram na głośnikach, a nie na słuchawkach, bo tak mi jest wygodnie, ale jako, że to też wygląda lepiej, jak gram na słuchawkach po pierwszym odcinku, a po drugie, no, wy nie macie echa wtedy. Na przykład tego, co jest w grze. To może być, bo to glowstone nie blokuje otwierania skrzyni. Daję oczywiście prywatne, żeby jakby ktoś, na przykład nie wiem, warp otwierał na jakichś live'ach albo coś, żeby ludzie mogli wiedzieć, żeby mi nie kradli. No nie wiem, czy w sobie mogą, ale lepiej mieć zabezpieczone sobie skrzynki. Tak ja uważam. To tylko bierzemy te zwykłe kity, które możemy. Już mogę miesięczny. To już miesiąc minął. No chyba, że go nie odbierałem. W sumie ja go chyba nie odbierałem, wiecie? Tak mi się coś wydaje. Jest taki kit prawie jak ultra, ale do tego ultra i tak nie dorównuje. Masakra, że tej bez rangi tak ciężko się ma. Ale wolę mieć rangę, mam ją na zawsze. To nie jest też najlepsza możliwa ranga na serwerze. Bo nie jest. Hyper jest lepszy, ale jest stosunkowo za drogi. 200 zł kosztuje. Fakt, że to jest na zawsze wtedy, nie? Ale kosztuje 200 zł, więc bez przesady, ludzie. Okej. Okay. Dobra, to bierzemy kobla. Chociaż miałem jeszcze te takie inne, dobra, to podbieramy je. Dzienny, tygodniowy. Tutaj bym poprzetapiał te żelazne rzeczy. Bo czemu nie? O, i stołniarka też jest. Pięknie. Właśnie, jest jeszcze chyba kit na stołniarkę. Jest. Stołniarka i daje 5 stołniarek. Więc może być, może być. Dobra, na razie te żelazne rzeczy tutaj schowajmy. Takie bawienie się w układanie rzeczy teraz. Znaczy układanie tego nie można nazwać do końca układaniem, ale takie chowanie rzeczy. No i kolejne butelki z ekstrem, też od razu zużyłem, bo tego nie opłaca się trzymać, lepiej to zużyć i po prostu mieć ekspa więcej. Tak moim zdaniem, nie? To wygląda. Że skoro już się je dostaje, nie? Okej. Okay. Ale zdarzyło cię zobaczyć, ile jest osób na serwerze.
pełne praktycznie, prawie, nie? A, jak podbieram, chociaż jeszcze zwykły budowlany, czekajcie. Wszystkie inne podbierane. Nie magię. Okej. Okay. Dobra, to już ostatni, spokojnie. Czekaj, czym ja tu kobla schowałem? Jak kobla miałem tam chować? Przeprowadzę ostatnie rzucanie expem, że tak powiem. I bierzemy kobla i sobie więcej robimy szablon wielkości wyspy. Tam, dokąd pozwoli nam budować, nie? To robimy. Czyli jak nam tutaj nie pozwoli budować do któregoś momentu, czyli tutaj, tak do tego, no, czyli tu będzie i tak spore, trochę się napracuję z zalepianiem tego. Ale od czego są live, albo po prostu jak się nudzi. Teraz. W ogóle jak to nagrywam, to jest wieczór. Nie jakiś bardzo późny, bo to praktycznie prawie 21. Jak ja to nagrywam teraz. Ale ja to nagrywam dlatego, że mnie jutro od jakiegoś tam czasu nie ma i boję się, żebym nie zdążył tego nagrać. To wiadomo, będę montował tego dnia, którego wy to widzicie i wrzucał, nie? Ale no, po prostu wolę to już nagrać, jakby, żeby mieć chociażby samo nagranie ze sobą. Nie wiem, być może dzisiaj jeszcze to wrzucę do montażu. Może tak zrobię, to będzie jeszcze lepiej, nie? Bo w sumie jak tutaj montuję, no, z OBS-a, z kompa rzeczy nagrane, to jest trochę łatwiej mi niż, no, z PlayStation, bo nie muszę chociażby kamerki dodawać, bo ja od razu na OBS-ie mam ją dodaną, nie? Tam jeżeli w ogóle jakąś muzykę w tle dodaję, czasami, jeżeli trzeba, to sobie zacenzuruję albo przytnę, ale to rzadko. Tam wiecie, te takie subscribe, te rzeczy i w ogóle takie tego typu. Tam wiecie, a dobra, tutaj, dobra, się bałem, że coś się zbugowało. No dłuższa będzie ta wyspa. Szczególnie jak będę tutaj sam na tej wyspie, bo ja chyba planuję być sam na tej wyspie, bo to... Najlepiej będzie, bo nie będę się tutaj z nikim kłócił, nikt mi niczego nie będzie kradł. To miał święty spokój. Bo ja zawsze, odkąd ten skyblock tutaj powstał, to kogoś miałem na wyspie i zawsze coś mi się nie podobało, że coś ktoś nieładnie miał zbudowane i w ogóle tego typu rzeczy. O to chodzi, nie? Tak to przynajmniej ja tutaj będę sam i nie będę się z nikim tutaj gryzł. Ok, czyli jest zrobione tutaj, jaka to mniej więcej wielkość wyspy będzie. No i teraz tyle, ile mamy kobla, to trochę tego kobla damy, nie? Tak, żeby tutaj zabudować coś tutaj tego typu, nie? Że po prostu takie coś, nawet jak będę latał, to będzie szybciej. Teraz akurat dobrze jest, bo jak tutaj wyjdę spoza tego, gdzie są blazy, to jak będę zalepiał tutaj, to będą się lagi takie pojawiały, takie minimalne. Więc ja tego na wizji nie lubię robić, ale dzisiaj się już tym zajmę. Dzisiaj się już tym zajmę po prostu. Nie ladzi, to będzie ladzić w takich miejscach, gdzie się już będzie większy kawałek zalepiało ostatnią kratkę, wtedy będzie. To tak działa. Kurde, co mnie ta ręka tak spędzi w tym miejscu? Nic mnie przecież nie ugryzło, ani nic. Halo, co się dzieje? Ok.
Okej. Tutaj robimy. Nie wiem w sumie o czym do was gadać. Właśnie, takie też lekkie opłoszenia parafialne, że tak powiem. Będzie się pojawiało bardzo mało, jak nie praktycznie w ogóle, Fortnite, bo odzyskałem konto, bo ja nie miałem konta przez pewien czas. Ale to się nie będzie pojawiać tylko z powodu, że ten taki hype na Fortnite'a się skończył. Robiłem dzisiaj, jak to nagrywam, dla was to będzie wczoraj, jak to oglądacie. Robiłem live'a, gdzie był Fortnite i potem Far Cry. I zagrałem dosłownie tu chyba dwie albo trzy rundy jeszcze na takim koncie innym niż moje, nie? I potem poszedłem na Far Cry'a i bo nikogo nie było praktycznie na lewie. Tam na początku na chwilę parę osób wbiło, dosłownie na chwilę coś napisało i potem wyszli. Hype na Fortnite'a się już skończył moim zdaniem. Też no wychodzi ten piąty sezon i w ogóle, ale ja już go raczej ani nie będę nagrywał, ani streamował. Może czasami coś nagram, ale to bardzo rzadko. Jeżeli na przykład jakąś ekipkę będę miał wtedy na przykład. Bo tak to wiecie, to nie opłaca mi się go już nagrywać. Nie streamować, bo nikt go nie ogląda. Przez... To było pewne, że... Ja się liczyłem z tym, że wiecie, że jak, Fortnite, że jak był hype na Fortnite, a to nagle zaraz się skończy po tym czasie, bo tak jest ze wszystkim. Jak jest na coś hype, coś jest popularne przez pewien czas, po krótszym albo dłuższym czasie przestaje to być popularne. Naprawdę. Dobra, na przykład na takiego nawet Minecrafta, jak gram teraz. Na niego hype minął już dawno. Taki, że wiecie, że wszędzie tylko i wyłącznie Minecraft, nie? Ale nagrywam go. Jest też spore grono, które też go nagrywa. Czy to innych youtuberów, czy w ogóle. Jest też bardzo duże grono osób, które gra. Chociażby zobaczcie sobie na to, ile jest ludzi na tym serwerze nawet, nie? I też oczywiście na innych, na tym serwerze i na innych trybach, co oferuje, nie? Czyli, że wiecie, free build. Tam Murder Mystery chyba jeszcze nie jest zrobione, ale free build. Ten, no. Easy HC na przykład też, nie? Która akurat ja nie gram, nie chcę, bo to jest... All lag. To jest to, o czym wam mówiłem. Easy HC to jest trochę jak taki mega drop, to tam... Mnie to już tak nie kręci, jak kiedyś. No mnie to kiedyś kręciło, te mega dropy i takie inne tego typu rzeczy. Teraz już mnie to nie kręci. Mnie bardziej kręcą teraz takie skyblocki, free buildy, tego typu rzeczy. Jest lepsze moim zdaniem, ale dobra, nie o tym. I po prostu, no... O, obydło mi się. Dobra. Tak naprawdę kończę odcinek, bo... Ale zaraz kończę, tylko wam dokończę. I tak naprawdę na to hype już minął dawno, na tego Minecrafta, ale jednak sporo grono w niego gra i go nagrywa, bo Minecraft to jest fajna gra. Co z tego, że ma taką grafikę też nie bardzo... Grafika jest dobra, tyle że no, tekstury są tak zrobione tak naprawdę. I sama mechanika. Chociażby w wielu shaderach widać, że Minecraft może być ładny. I teksturpakach, bo są też teksturpaki Full HD już teraz, nie? Albo 4K nawet. Też już widziałem teksturpaki. Same teksturpaki, a potem jeszcze do tego dodaj shadery. Normalnie... Nowa gra, 2018, nie? Więc hype się tak naprawdę, jeżeli na coś jest, to prędzej czy później się skończy. Tak wam mówię. Więc jeżeli będzie jakiś nowy hype na jakąś, na przykład nową grę, nie wiem, być może też będę grał, być może nie. Zależy, czy będzie płatna, czy będzie droga, czy jaka będzie i w ogóle. To zależy. Bo ja przez długi czas nie chciałem nagrywać Fortnite'a, ale się do niego przekonałem. Akurat jak się do niego przekonałem i trochę dobry zacząłem być, to akurat hype się na niego skończył. Jak na złość. Także sobie po prostu najczęściej gram sam albo z kimś. A samemu też nie gram za dużo w tego Fortnite'a, bo nudno. Zagra się parę rund i już nudy. Naprawdę, z kimś się gra lepiej. Ale dobra. Ja tak naprawdę kończę... Boże, chciałem powiedzieć live'a. Kończę odcinek.
się chwycić live'a, już przyzwyczajony, bo dzisiaj live'a też robiłem, nie? To... Znaczy dla was to jest wczoraj, jak to oglądacie. Dla mnie to jest jeszcze dzisiaj. Dobra, ja kończę odcinek, bo już się rozgadałem. To tyle ode mnie, trzymajcie się i cześć, następnych odcinków. Hej, hej!